Przed wami skrót finału 36. Draft Campu w Brodnicy. Oklahoma vs Dallas. Zdecydowanym faworytem było Dallas. Ekipa trenera Tomasza Gajewicza zdominowała rozgrywki, zaliczyła komplet 7 zwycięstw i każde z nich było blowoutem. Średnio 20 punktów przewagi. Duża w tym rola pierwszego piku draftu, Adama Onusewicza. Oklahoma wygrała z kolei 5 z 7 spotkań, wywalczyła drogę do finału i nie miała zamiaru się poddawać. Podanie pod kosz do Malinowskiego, pump fake i pierwsze punkty Oklahomy. Adam Onusewicz po handoffie, rzut za 3. Piłka odbiła się od przód obręczy, ale wpada, propsy dla korzystnych praw fizyki. Wejście pod kosz, dobre odrzucenie do narożnika, Kacper Koc. Ręka obrońcy to za mało, piłka wpada. Początek meczu to był taki festiwal trójek. Autorem kolejnej jest Hubert Boć. Onusewicz pewnie wbija się do trumny, akcja z faulem. Handoff od Kuby Zabłockiego i Adam z kolejną trójką. Kacper Koc był bohaterem tej części meczu. Zdobył 14 punktów w samej tylko pierwszej kwarcie, tutaj kolejna trójka w jego wykonaniu. A po drugiej stronie Kuba Zabłocki, również trójeczka, łącznie 10 punktów na rozpoczęcie spotkania. Podradzki nabrał obu obrońców, reverse layup, ładnie to zrobił. Dallas walczą o piłkę, Zabłocki za 3, ale biegnie do zbiórki po własnym rzucie. Obrona, no dzień dobry, gdzie jest zastawianie, jest dobitka. Kacper Strzymiński, zrobił to jak Janis. Cross na prawą stronę, Mikołaj Stefaniak i są 2 punkty dla Oklahomy. Patryk Rezek przy piłce, gra na izolacji. No zabrakło pomocy przy wejściu, kolejne punkty dla Oklahomy. Druga kwarta należała do błękitnych, mega czapa od Jakuba Malinowskiego. Rezek korzysta z przestrzeni, obrońca stoi na bezpiecznej odległości, pyk, trójka zaliczona. Po połowie przewaga Dallas wynosiła już tylko 9 punktów, więc zabrali się do roboty. W trzeciej kwarcie zaliczyli 12 punktów z rzędu. Adam Onusewicz oraz Kuba Zabłocki. Dynamic duo 36. draft campu. Kilka solidnych akcji i już mamy 19 punktów przewagi. Dobry pas pod kosz, lepsza pomoc w obronie. Jeszcze lepsze odnalezienie niekrytego Strzymińskiego w narożniku. Rzut za 3. Siedzi. Mimo pewnej przewagi Dallas, obie drużyny zadbały o to, by mecz nie skończył się przed czasem. Mieliśmy widowisko, ale tylko jedna drużyna mogła wygrać. Dallas zdobywa mistrzostwo 36. draft campu. 69-51. Jak to zwykle po meczu finałowym bywa, czas na rozdanie nagród indywidualnych. Najwszechstronniejszym graczem kampu zostaje Filip Tymiński z Oklahomy, najlepszym podkoszowym Max Stadler ze Seattle, najlepszym obrońcą Tymoteusz Podradzki z Filadelfii, graczem, który poczynił największe postępy, jest Stanisław Beciński z Toronto, najlepszym rozgrywającym zostaje Kacper Koc z Oklahomy, najlepiej punktującym Szymon Jaskół z Toronto, a nagrodę MVP otrzymuje świeżo upieczony mistrz Adam Onusewicz. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć!